Siemanko, witam Was wszystkich. Każdy z nas wie, jak ciężko jest znaleźć dobrą restaurację, która serwuje pyszne jedzenie. Ja ostatnio przekonałem się o tym na lotnisku w Katowicach, gdzie zapłaciłem naprawdę bardzo dużo pieniędzy, dostałem shitowe jedzenie i nic z tego nie wyszło. Żeby nie było tak, że ja tylko podniecam się fantastycznymi restauracjami, gdzie dają menu degustacyjne za 500 zł, postanowiłem pokazać Wam fantastyczne miejsca w Polsce, gdzie zjecie naprawdę bardzo dobrze i nie zapłacicie za to milionów. Dzisiaj trafiliśmy do Zabrza. Zabieram Was do tajskiej restauracji, której za chwilę zobaczycie, co możemy dostać, co możemy zjeść i stosunek jakości do ceny jest naprawdę bardzo i to bardzo wysoki. Jeżeli Wy znacie takie miejsca, znacie takie restauracje, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, ja z miłą chęcią je odwiedzę, spróbuję i wyrażę moją opinię oraz zrobię taki film, bo w tych czasach, kiedy ceny szybują w górę, naprawdę potrzebujemy takich miejsc, w których możemy dobrze i tanio zjeść. Wiem, że nie jest to najpiękniejszy lokal i czytałem opinie w Google. Ludzie mówią, że są przestraszeni i nigdy nie chcieli tutaj wejść, bo tak brzydko tutaj w środku wygląda. Ale uwaga, chcę Wam powiedzieć, że po pierwsze nie wyróżnia się ten lokal na tle całego Zabrza, szczególnie na ulicy Wolności, bo tutaj po prostu nie jest ładnie. To nie są złote tarasy, wchodzicie i nagle jest coś takiego. Oj nie, tutaj jesteśmy w Zabrzu i tutaj tak to wygląda, więc ten lokal w ogóle się nie wyróżnia. To jest jedna rzecz. Po drugie, chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli pojedziecie do Azji i chcecie zjeść dobre jedzenie, to jeżeli wejdziecie do restauracji, która wygląda przepięknie, to nie dostaniecie dobrego jedzenia. Takie są moje odczucia. Ja mieszkałem w Tajlandii bardzo, bardzo długo i wiem, że najlepsze jedzenie jest właśnie w takich zwykłych, normalnych, rodzinnych restauracjach. Dzień dobry, proszę tak. Sajgonki z warzywami. Sajgonki z warzywami. Na miejscu na pieniądze? Na miejscu, wszystko na miejscu. Zupa kakaj z kurczakiem. Pikantny. Pikantny, bardzo. Bardzo pikantny. Bardzo. A potem jeszcze kurczaka z pierczącego, proszę. Jednego pataja z kurczakiem. Też pikantny. Też pikantny, bardzo pikantny. I poproszę jeszcze curry czerwone z kurczakiem. Wszystko. Tak. To wszystko. Na miejscu. Na miejscu. Taką to? Kardon. Zacznijmy od zupy. Zupa nie jest zbyt duża. Ale wywar smakuje jak marzenie. Ona jest bardzo słodka. Jest tutaj bardzo dużo kurczaka i dodatków, które uzupełniają wszystkie smaki. Poza tym, wiecie co mi się tutaj podoba? Że używają pasty, którą robią sami i mają tutaj też trawę cytrynową. No i jako dodatek kolendra. Nie wygląda ona może zbyt apetycznie, bo wygląda jak zupa mleczna, ale czuć tutaj prawdziwy smak Tajlandii. Curry, czerwone curry, moje ulubione. Najważniejsze w curry jest pasta i tutaj widać, że jest naprawdę bogata. Curry jest kremowe i porcja jest ogromna. Mamy tutaj mnóstwo dodatków i fajne warzywa. Bambus, papryka, kurczak. Co my tutaj? Cukinię jeszcze mamy. A jak smakuje? Delikatny, kremowy. I przebija się tutaj ta nuta pikantności i smaków Orientu, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja Wam polecam to curry, bo jeżeli sobie kupicie jedną porcję dla siebie, to weźmiecie to jeszcze do domu, wyżywicie kolegę, koleżankę i sami sobie pojecie. Więc taką porcją, jak dla mnie, mogę zadowolić 4 osoby. Sajgonki z warzywami są małe. Polecam Wam te z mięsem.
ale są naprawdę fajne. Mało mają tego nadzienia. Jest ich tutaj, dostaliśmy chyba 6, z tego co się nie mylę. Ale nadzienie jest naprawdę bardzo spoko. Pad Thai. To jest takie flagowe danie Tajlandii. Spójrzcie na to. Po czym poznać w ogóle dobrego Pad Thaia? Po makaronie. Makaron powinien być długi, nie powinien się rozwalać i ten właśnie taki jest. Ja poprosiłem o bardzo ostrego Pad Thaia i właśnie też takiego dostałem. Mamy tutaj prażone orzeszki, mamy tutaj cytrynę, chociaż powinna być limonka. Ale mamy też, o, to, co się rzadko zdarza, czyli zielona fasolka. Oni na to, w ogóle w Tajlandii mają taką długą fasolkę i nazywają ją fasolką wężową. Tutaj pewnie jest to nasza lokalna fasolka, ale Pad Thai jest naprawdę fajny. Czuć tutaj oddech łoka i tego ducha Tajlandii, przez co te wszystkie składniki dobrze komponują się ze sobą i Pad Thaia tutaj naprawdę warto zjeść, ale jeżeli nie lubicie ostrego jedzenia, to poproście o wersję łagodną. Jest to trochę inny Pad Thai niż ja robię, ale naprawdę jest bardzo dobry. Czuć tutaj ten sos ostrygowy, który obtacza wszystko i bardzo dużo chili. Mamy tutaj kurczaka na gorącym półmisku i bardzo dużo warzyw. Oczywiście nie przyszedł skwierczący, szkoda. Ale warzywa fajnie się komponują i te warzywa są tak fajnie podsmażone na łoku, że naprawdę to jest to. Kurczak jest mega soczysty i też mi się wydaje, że został obtoczony w mące skrobi kukurydzianej, bo ma taką delikatną panierkę i to jest właśnie taka sztuka przygotowywania tego oto kurczaka kuchni azjatyckiej. Ale to jest bardzo takie fajne, neutralne danie. Słuchajcie, jak nie lubicie kuchni tajskiej albo nie wiecie, czy lubicie, czy kuchni azjatyckiej, zamówicie sobie takiego kurczaka i jedno jest pewne, nie będziecie zawiedzieni, bo mamy tutaj 3 sosy. Sos rybny, sos sojowy i sos ostrygowy, które są fajnie połączone ze sobą. Ten kurczak jest lekko ostry i lekko pikantny. Bardzo lekko, bym powiedział. Przyszedł czas, żeby podsumować naszą wizytę w restauracji Happy Star w Zabrzu. Muszę wam powiedzieć tak, zapłaciliśmy 98 zł. Zjedliśmy do końca sajgonki i zupę, bo były najmniejsze. Całą resztę wzięliśmy na wynos i spójrzcie, jeszcze dokupiłem sobie zupę tutaj, bo była przepyszna, więc wziąłem jeszcze raz. Spójrzcie, wszystko jest bardzo ładnie pakowane. No niestety, minus jest taki, że w lokalu nie ma muzyki, nie ma też obsługi kelnerskiej. Pani jedna na kasie pomaga w kuchni, obsługuje kasę, odbiera telefony i jeszcze wychowuje dzieci i sprząta salę, więc robi naprawdę bardzo dużo rzeczy, ale jest przemiła, bardzo miła i cały czas jest uśmiechnięta. Ludzie przychodzą drzwiami i oknami, walą do tej restauracji. Wcale się nie dziwię, jest bardzo dobrze, bardzo tanio i mega smakowicie, a jedzenie po prostu oddaje całego ducha Tajlandii. Więc jak widzicie, za naprawdę nieduże pieniądze można się najeść. Gdybym tutaj przyszedł z moim bratem jeszcze raz, wydalibyśmy 50 zł i byśmy się na pewno najedli. Ale chcieliśmy wam pokazać, jak wyglądają te dania, jak co dostajecie, jaki jest stosunek jakości do ceny. Jak widać, jest naprawdę bardzo wysoki. Dajcie znać w komentarzach, czy obok was jest taka restauracja, bo wiem, że jest paru Chińczyków w Polsce, gdzie można dostać fantastyczne jedzenie w przepysznej cenie. Ale tu nie chodzi tylko o Chińczyków. Być może znacie jakieś inne restauracje albo lokale gastronomiczne, w których jest przepysznie, smacznie i tanio. Do zobaczenia.